Dobry wieczór, Ryszard Cebula. Witam i zapraszam na Uwagę. Każdego roku Fundacja TVN Nie Jesteś Sam i program Uwaga prowadzą akcję charytatywną na rzecz chorych i potrzebujących dzieci. Kasia, Piotruś i Paulina to zaledwie trójka z nich, która swoją determinacją w walce o zdrowie podbiła serca naszych widzów. Dziś wracamy do bohaterów, którzy dzięki Państwu dostali szansę na powrót do normalnego życia. Co się u nich zmieniło, sprawdzała Ewelina Kuczmińska. Teraz tak naprawdę wracam do żywych. Wszystko tak naprawdę dzieje się teraz normalnie, jak wcześniej. Stawiam sobie cały czas jakieś cele. Małe cele, które realizuję, nie tylko właśnie takie, nie wiem, z nauką, ale takie fizyczne po prostu, że z dnia na dzień staram się wymyślać coś nowego i realizować to. I to naprawdę daje dużą frajdę, jak można każdego dnia robić coś, co na przykład dwa dni wcześniej zdawało się niemożliwe. Stałam się chyba bardziej odporna. Myślę, dużo ludzi właśnie mi tak mówi, że no nie wiem, czy to dobre sformułowanie, ale że ten wypadek zmienił właśnie dużo na lepsze, że ja się zmieniłam, moją osobowość, charakter. Taka bezradność, gdzie ona po prostu mówi: Ola, ja nie będę mogła się podrapać, ja nie będę mogła sama zjeść, nie będę mogła się sama napić. Na początku miałam coś takiego, jak wszyscy chodzą, patrzyłam na ręce, oglądałam swoje zdjęcia wcześniejsze z rękami, no i tak jakoś brakowało mi tego na początku, tak. No teraz też brakuje, no przecież to jest oczywiste. No bo kurczę, wcześniej no, wszędzie biegałam, skakałam, no teraz no, nie mogę zrobić no, totalnie nic. No. Nie mogę. To jest takie dziwne, no. Już po nurkowaniu? No, trochę zmęczona. Ale szczęśliwa. No. Czy przed wypadkiem też podejmowałaś takie wyzwania? Ja myślę, że jest wiele takich rzeczy. No właśnie jedną z tych jest nurkowanie, że w życiu nie udało mi się tego robić przed wypadkiem. Myślę, że właśnie to, żebym ten wypadek otworzyło przede mną wiele możliwości. Nie poszłabym na basen, prawda, i nie spotkała takich ludzi. A na pewno nie zainteresowałabym się tym, że ktoś na wózku tak schodzi pod wodę. No, na pewno bałabym się podejść coś w tym stylu. A to właśnie otworzyło przede mną takie możliwości. Przyszłam kiedyś z pracy i Kasia mówi: mamo, założyłam sama bluzkę. To mimo, że była na lewą stronę założona, ale to było takie osiągnięcie i taka była dumna z siebie, że naprawdę próbuje i sporo rzeczy jej się udaje. Tu musisz odszukać tylko to na mapie. Spróbuj zakreskować. I malborskie to bardzo będzie. Bardzo fajnie. I malborskie. Gdzieś tu u góry, no nie? Tak. Dążę do tego, żeby być całkiem samodzielna, żeby móc sama kiedyś zamieszkać, żeby móc kiedyś sama studiować, uczyć się. I wtedy będę mogła powiedzieć, że jest okej, okay, że się pogodziłam z tym, co jest. Już masz? Tak. Ale piękną kulę zrobiłaś. Używasz góra, chciał do wszystkich, byłem na śnieżce. I wtedy chodzisz z pompą, ze sobą? No jak się tak, jak jest taka potrzeba, no to z plecakiem, ale jak nie, no to w samochodzie mnie mama odłącza i już jest bez. Od kiedy to się zmieniło? Jak mogę wychodzić z pompą, to rok temu.
Na dzisiejszej lekcji będziemy zajmować się zasadami, którymi kieruje się człowiek, pamiętając o prawidłowym, zdrowym odżywianiu. Dobrze sobie radzi w domu, z nauką w miarę idzie na bieżąco. Z dzieciakami ma kontakt, dlatego że na wszystkie jakieś tam uroczystości klasowe Piotruś się pojawia w szkole, teraz ostatnio był na Andrzejkach, jeździ z klasą na wycieczki szkolne. Że cały czas kontakt z tymi dziećmi ma, dzieci go znają, dzieci go akceptują, mimo tego, że wygląda jakby był kilka lat młodszy, a nie był ich rówieśnikiem. Klinikę znamy bardzo dobrze, znamy tam i lekarzy, i pielęgniarki. Mamy zaufanie do tych ludzi, którzy tam pracują. Właściwie jest to jedyne miejsce, do którego jedziemy z takim pełnym zaufaniem, że jak już tam trafimy, to jest szansa, że nam pomogą. Paulinka, żeby ci przypomnieć trochę, jaka ty byłaś mała wtedy, jak byłaś bohaterką naszą fundacyjną, chciałam ci puścić film. Zobacz. O Boże, jaka ja tu byłam mała. I tato, który... Był w szpitalu. To tak mogę leżeć, nie? Napomyślałam się, że ja muszę być chory i tato chory. No nie. Jeszcze pamiętam nawet ten wózek. Ja jak patrzę tak właśnie z perspektywy czasu, no to widzę po prostu, nie widzę już takiej małej, uśmiechniętej, radosnej dziewczynki, tylko już taką poważną, dorastającą nastolatkę, która już całkiem inaczej patrzy na swoją chorobę, na cały jej przebieg. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam wam wydać wypis i z zaleceń to kontrola za 2 dni lub doraźnie, gdyby się coś działo, opatrunki, tak jak pani wie. Jak tam w szpitalu? No dobrze, tylko że kazali mi akurat nie leżeć albo na lewym boku, albo na prawym. No wiem, dlatego teraz nie możemy ćwiczyć. No właśnie. Aparaty też czekają na swoją kolej. A kiedy będę właśnie mogła w aparatach ćwiczyć? Wszystko zależy od tego, co pani doktor powie. Wiesz, jak się zrośnie blizna, to będziemy mogły znowu startować w aparatach. Będziemy mogły ćwiczyć przy drabince. Jak zwykle. Spełniło mi się to, że mogę w końcu prawie samodzielnie chodzić. I gdzie już byłaś na własnych nogach? Chodzę po domu, raz byłam z rehabilitantką na polu, przeszłam cały swój blok, także akurat nie jestem szczęśliwa, bo mogę chodzić. Tak, małe kroczki. Tato, chodź mi pomóż z jednym zadaniem. No to przyjdę. Zobaczymy, z czym to masz problem. Czekaj, się pozbieram. No, słucham cię. W drugim zadaniu. To jest... Według mnie to teraz jesteśmy taką normalną rodziną. Ja to bym chciała, żeby po prostu każde dziecko, które boryka się z jakimiś problemami, mogło doznać po prostu tego, co my w tym momencie mamy, czyli tego, że po prostu otrzymujemy pomoc. Myślę, że ja jestem doskonałym przykładem na to, że warto pomagać, że każdy SMS ma znaczenie i tak naprawdę ta pomoc, którą otrzymałam, to
wszystko przerosło moje oczekiwania. Gdy obudziłam się po wypadku, tak naprawdę usłyszałam, że będzie jakiś reportaż, że będą mi zbierać pieniądze dla mnie, będą chcieli mi pomóc. Nie zdawałam sobie sprawy, że to wszystko będzie na taką skalę, że będę mogła żyć normalnie, bo to wszystko wtedy legło w gruzach. A teraz jestem w stanie powiedzieć, że ta pomoc zmieniła moje życie o 180 stopni i to jest naprawdę niesamowite uczucie. Proszę. O, tak, super. I teraz Kasia przyciśnie. Wiesz, co tu jest napisane? Aha. No, co? To jest tutaj napisane. To jest numer, na którego można wysłać SMS, żeby pomóc dzieciom, wiesz? Dzieciom. Pamiętasz, jak mi rok temu pomogli, wysyłając takie SMS-y? No, to teraz my możemy wysłać SMS-a i pomóc dzieciom z szpitala, na przykład takim małym jak ty. No może wyślemy, co? Dobra, pomaga. No, ty też pomagasz, jasne. To wysyłam, co? Super. W tym roku Państwa SMS-y pomogą wyremontować Klinikę Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, największego specjalistycznego szpitala pediatrycznego w Polsce. Wystarczy na numer 7126 wysłać SMS o treści pomagam. Liczę na Państwa gorące serca i SMS-y, które pomogą przywrócić uśmiech kolejnym dzieciom pokrzywdzonym przez los i chorobę. A dziś w programie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Miłego wieczoru. Dobranoc Państwu.